Wanna wylazła. No i jest tutaj, powiem wam, trochę złomiku, bo wymieniamy w bliźniaku wszystkie rury odogrzewania i odwody. No byłoby pewnie ze 2 tony, ale niestety nie mogę tego zabrać. Witam serdecznie na kanale Czaja. Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć historię, ile to można wydłubać złomu z takiego standardowego perelowskiego bliźniaka. Trafiła mi się robótka w pracy, no i częściowo po pracy. Wypruwaliśmy takiego bliźniaczka ze wszystkich instalacji wodnych i centralnego ogrzewania. Po zamarznięciu inwestor po prostu chciał wszystko wymienić na nowe. No i po ustaleniu szczegółów w zamian za wyniesienie mebli, gruzu i tym podobnych rzeczy, co zajęło nam we dwóch 12 godzin, czyli 24 godziny robocze, mogliśmy sobie zgarnąć cały złom, jaki udało nam się tam pozyskać, wydłubać ze ścian, no i tym podobne. No ale dobra, nie przedłużając, mam nadzieję, że zmieszczę się w jednym filmie, jeżeli nie, to będzie seria 2 filmów. Niestety filmować tam na miejscu całej tej rozpierduchy nie mogłem, nie miałem w zasadzie warunków, ale, dobra. Podsumowanie tego, ile czego udało się wydobyć, będzie oczywiście na końcu. A teraz biorę się za segregację kartonika z mosiądzem. Zapraszam na film. O kurde, jakie to ciężkie. Jest tu troszeczkę towaru. Same dobroci.